Liczę, że już wszyscy są gotowi. Chciałbym, żebyśmy w miarę punktualnie zaczynali, więc stajemy na zbióreczkę. Są widaci. Hej. Sejzan. Wyprostować się. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Szamy niżej. Os. Szychani rej. Os. Kani rej. Os. Kierowco. Rej. Os. I zaczniemy tradycyjnie od luźnej rozgrzeweczki. To łapki i biegniemy. Ok, wystarczy, luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Idzie ręka, siro, antaj, siro, rozciągam jeden bark, rozluźniamy druga ręka. Moje ręce. Shiro. Ok. Hamaje. I luźno robimy wymach nogi. Pamiętając o tym, żeby kolano było wyprostowane. Ech. I. San. Si. Tu. Ruk. Syć. Patrz. Tu, tu i zmieniamy nogę, tyć, i, san, si, tu, ruk, syć, patrz, tu, tu, luźno biodra. Drugą stronę. Kamaje i robimy kółeczko do środka. Ech. I. San. Si. Tu. Truk. Syć. Patrz. Tu. Tu. I druga noga. Ech. I. San. Si. Tu. Ruk, syć, hać, tu, tu i luźno biodra. I w drugą stronę, jeśli ćwiczymy w parach, to opiemy się za ręce, jeśli nie, to robimy to sami. I obracamy się, robimy kółeczko. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Tyłek do siebie i klaszczemy łapki.
wystarczy. Jeszcze raz kamajowy krok. I teraz robimy kółeczko noga na zewnątrz. Pliczeć. I san. Trzy. Go. Krok. Syć. Hacz. Go. Czu. I zmieniamy nogę. Ić. I san. Trzy. Go. Krok. Syć. Hacz. Go. Czu. I luźno biodra. Drugą stronę. Ok, i wystarczy. Dzisiaj poćwiczymy jak zawsze troszeczkę kihonu, tego podstawowego kihonu, bo to jest ważna rzecz. I zrobimy sobie na pewno parę kombinacji z takiego złożonego kihonu, czyli ze 3-4 techniki, i to będziemy starali się rozłożyć na części, żeby można było sobie powtórzyć i przypomnieć, a ci, co jeszcze tego nie robili, żeby mogli sobie poćwiczyć, zobaczyć, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Zaczniemy od poruszania się zen kutsu dachi. Przypominam, zen kutsu dachi, zen, przód, kutsu zgięty, dachi, pozycja. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego sformułowania. Czyli noga z przodu jest ugięta, ciężar w większości spoczywa na nodze z przodu. Z tyłu stopa starać się, żeby była jak najbardziej na wprost. I przy samym przychodzeniu noga z tyłu powinna być wyprostowana. Przy samym przychodzeniu w zen kutsu dachi. Kiedy będziemy robili już jakieś tam techniki, to wtedy to będzie zależne od tego, co to będzie za technika. Czy kolano będzie w pełni wyprostowane, biodro zamknięte czy otwarte. W większości przy otwartym biodrze zawsze kolano z tyłu jest ugięte, natomiast przy zamkniętym biodrze kolano powinno być wyprostowane, wtedy mamy podstawę mocną na nodze z tyłu i nasza siła ma tam punkt podparcia, czyli wtedy jest największa możliwa energia przekazywana z podstawy. Samo przejście, pamiętając o tym, żeby się nie pochylać do przodu, ja stanę w ten sposób, to będzie lepiej widać, nie pochylamy się, nie przechodzimy do przodu w ten sposób. Noga z przodu ma być tak ugięta, żeby kolano było ustawione jak najbardziej nad stopą. Jak popatrzymy z góry, to nie powinniśmy widzieć swoich palców i zwracamy uwagę na to, żeby stopa z tyłu nie uciekała nam w ten sposób na bok, bo to jest tak, jakby nam ktoś wykręcał stopę. Kiedy te palce są skierowane jak najbardziej do przodu, to my możemy sobie balansować biodrami. I jest to bez uszczerbku dla zdrowia naszego kolana. I poruszamy się po łuku. Noga do nogi, nie podnosimy się góra-dół, nie człapiemy, nie może być słychać takiego człapania. Poruszamy się, przesuwamy, to jest tak, jakbyśmy rysowali takiego banana na podłodze. I idziemy do przodu. Idź, tu też jest wydech. Staramy się to kontrolować, żeby przy każdym ruchu robić wydech, żeby mieć wyrobiony ten nawyk. Idziemy do przodu. Eć. I shiro. Eć. I prosto plecy, patrzymy głowa na wprost. San. Si. I do przodu robimy teraz to samo, z tym, że robimy troszeczkę dynamiczniej ten ruch. Dynamicznie, ale nie pochylamy się do przodu. I nie dynamicznie, to znaczy, że nie człapiemy tą stopą, nie robimy ruchu powoli, staramy się, żeby nasze biodra się jak najszybciej przeniosły do przodu. Idziemy. Ech. I san. I shiro. Ech. I san. Teraz kiba dachi. Ugięte kolano w zen kutsu dachi, lewa noga. Przekładamy ugięte kolano w zen kutsu dachi, prawa noga i łączymy te dwa kolana, tak jakby nas rozciął na pół i poukładał te kolana. To jest kiba dachi. Kiba dachi, pozycja jeźdźca. Nogi są ugięte, takie obie nogi są sprężyste. Biodra są nie schowane, tylko wypchnięte do przodu. Tułów jest
tułów jest wyprostowane i kolano powinno być tak jak w zenkutsu dać. Kolano nad palcami. Nie robimy w ten sposób, tylko kolano nad palcami. Zwracać uwagę na to, że tutaj kolano jest mocno na zewnątrz. Nie w ten sposób. To już nie jest kibadachi. Kibadachi rozpychamy kolano. Ja mówię tutaj o tej fundamentalnej podstawie pozycji, o tym kihonie takim podstawowym. Kihon, czyli tłumaczenie podstawa. Natomiast to troszeczkę inaczej wygląda, jeśli przekładamy te pozycje do walki, do poruszania się dynamicznego. Tutaj musimy ćwiczyć poprzez wyrobienie sobie odpowiednio tych mięśni, poukładania sobie mięśni przy ugiętych stawach. Wyrabiamy sobie siłę mięśniową, wyrabiamy sobie sam schemat ruchu. Natomiast w walce to jest troszeczkę inaczej wykorzystywane. Te pozycje są bardziej elastyczne. Natomiast przy samym wykonaniu powinniśmy zachować właśnie tą pozycję. Wtedy mamy największe przełożenie naszej siły. To poruszamy się w kibadachi. Stajemy sobie bokiem. Przypomnę, że poruszanie się w kibadachi to nie stawiamy całej stopy, tylko przestawiamy na palce i przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. W ten sposób to wygląda. Nie przekładamy całą stopę, tylko stawiamy na palce i teraz, kiedy przenosimy ciężar ciała z tej jednej nogi na drugą, to dopiero ta stopa wraca na tą linię. Powinniśmy się poruszać po jednej linii. Trudna pozycja, łatwa, jeśli ktoś będzie przemieszczał się i nie będzie zwracał uwagi na to, to po jakimś czasie, po iluś przejściach, my będziemy się cały czas przesuwali. Natomiast my powinniśmy zwracać uwagę na to, że powinniśmy się poruszać cały czas na jednej linii. Łatwo jest to sobie sprawdzić, jeśli mamy do dyspozycji taką ławeczkę, jak na sali gimnastycznej, bo wejdziemy na ławeczkę i to jest mniej więcej, oczywiście ja tutaj mówię o tych osobach, które mają rozmiar buta 7, czy tam trochę więcej, to nasze stopy mieszczą się na ławce i kiedy będziemy się przesuwali po ławce, to możemy to kontrolować, bo wtedy jest to wyraźnie widać, jeśli ta pozycja nam się przesuwa, to po prostu z tej ławeczki spadniemy. Chodzimy w zenkutsu dachi, w kibadachi. Plecy wyprostowane i robimy powolny ruch. Ze zwróceniem uwagi przejścia na palce. Przenosimy ciężar ciała i jeszcze raz idziemy. I wracamy. I nie podnosimy się do góry, nie ma górę dół. Nie robimy w ten sposób i nie opadamy do kibadachi. To jest największy błąd. Nie ma tej zmiany. Jeśli ta zmiana jest planowana, tak jak na przykład w kata NP, gdzie tam jest zmiana pozycji, to NP, czyli jaskółka, bo tak to można tłumaczyć, gdzie jeśli ktoś obserwował tego ptaka, to wie, że one latają wysoko, nagle spadają tak na dół, podnoszą się do góry. To jest właśnie w odniesieniu do tego kata. Tam jest to założone. Natomiast nie jest to planowane, że my mamy się podnosić do góry i opadać z powrotem. Nie ma takiej potrzeby, jest to niewłaściwy ruch. To jeszcze sobie raz, parę razy przejdziemy. Kibadachi, ecz. I w drugą stronę, ecz. I pamiętając o tym, że kolana nie idą do przodu, kolana idą na zewnątrz, biodra są wypchnięte do przodu. I trzecia pozycja, ważna pozycja, pozycja kokutsu dachi. Ko, tył, kutsu, zgięty, dachi, pozycja, czyli można to przetłumaczyć jak pozycja tylnej, zgiętej nogi. Tak by to można było w prosty sposób na język polski przełożyć. Noga jedna patrzy tak jak w zenkutsu dachi, natomiast druga jest ułożona pod kątem 90 stopni i nasze biodra się rozchodzą oba na zewnątrz. Przypominam taki błąd. Kiedy staramy się skręcić biodro, to ucieka nam kolano. To kolano pracuje w tą stronę do przodu, to kolano pracuje w tą stronę do przodu i to jest ta pozycja właśnie kokutsu dachi. Rzut kolana jest za pięte nogi, która jest z przodu. Natomiast w zenkutsu dachi, jak pamiętacie, kolano patrzy
z góry, tak żeby nam palce zasłonić. I poruszamy się teraz w pozycji kokucudachi. I robimy edge, tu biodra pracują, wypychamy, skręcamy oba biodra. Ni. Pamiętać o wydechu. I shiro, edge. Ni. Ja zwrócę tylko uwagę na to, że my tutaj nie robimy tego ruchu tak, że my przestawiamy tą nogę. Tutaj pracuje biodro, to biodro wciąga moją nogę, przestawia, przenosimy środek ciężkości. Jeśli chodzi do przodu, to do przodu też robimy ruch biodro i biodro nam wypycha stopy na zewnątrz. To jeszcze parę przejść, kokucudachi. Cofnij się troszeczkę. I robimy edge. I sa i shiro edge. I sa. Ok. Dołożymy sobie do tego za chwilę technikę. Chciałbym, żebyśmy się teraz skupili tylko i wyłącznie na samej technice yakuzuki. Tym razem zrobimy wysoką pozycję, pozycję kamae. Biodra nie są skierowane na wprost, frontalnie, tylko lekko po ukosie. Jakbyśmy tak trzymali dłonie, to tu jest szeroko do trafienia, natomiast jeśli przestawimy się troszeczkę bokiem, to pole trafienia się skraca. Nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Co nie znaczy, że my mamy stać całkiem na bok, bo wtedy nie mamy tego dynamicznego ruchu do przodu. To biodra są ułożone i barki są ułożone po ukosie, natomiast stopy jak najbardziej skierowane są do przodu. I z tej pozycji będziemy robili wyrzut biodra. Najpierw będziemy robili ruch biodra i to sobie poćwiczymy dzisiaj, może to śmiesznie będzie wyglądało, na dwa tempa. Tempo ich biodro, tempo ni, dopiero będziemy robili yakuzuki, tempo san, powrót ręki dynamiczny. Tak, kamae. Tak jak pokazywałem, tempo ich, wypychamy biodro z tego ukosa, jest ich, wypychamy biodro, tempo ni, dopiero robimy yakuzuki, tempo san, ściągamy. Tu też ściąga nas biodro, wracamy do pozycji. Ta noga się przesuwa z wysokiej pozycji do niskiej pozycji, do zenkutsudachi. Kamae i robimy. Ech, ni, sa. Ech, ni, sa. Ech, ni, sa. Ech, ni, sa. Jeszcze większą uwagę proszę zwrócić na to, żeby teraz jak najdynamiczniej przyciągnąć ten ruch, żeby ta ręka nie wracała powoli. To jest taka troszeczkę zła strategia uczenia się techniki, kiedy my zwracamy uwagę tylko na to, żeby przy uderzeniu zrobić szybko, a potem już ta ręka wraca powoli. Ten błąd będzie wychodził w momencie, kiedy my będziemy chcieli wykonać kilka technik ręcznych jednocześnie, czy zrobić blok, a potem uderzyć, czy cofnąć się, a potem wykonać ruch do przodu. Jeśli my będziemy bardzo szybko wykonywali ruch do przodu, a potem będziemy robili ten ruch powoli, to nasza kolejna technika będzie wolniejsza o cały ten powrót. I trudna rzecz, wielu osobom sprawia to problem, napięcie mięśni w odpowiednim czasie. Bardzo chciałbym, żebyście zrozumieli samą zasadę wykonania ruchu. Luźno ręka, tu cały czas jest luźno ręka, ona się napina na samym końcu, już się rozluźnia. W momencie, kiedy robimy powrót, to ta ręka wraca luźno, żebyśmy mogli zrobić, starać się nie napinać tej ręki na samym końcu. My mamy tylko zrobić szybki ruch, żeby zrobić kolejną technikę. To ćwiczymy jeszcze parę razy. Kamae, ech, biodro, ni. San, ec, ni, san, ec, ni, san. Nie zapominamy od wydechu, ec, ni, san. I zmieniamy, drugą stronę robimy. Ec, ni, san. Ja wiem, że to śmiesznie wygląda, że robimy ten ruch biodra, a ręka dopiero potem, ale w tym ćwiczeniu najważniejszym elementem jest właśnie zrobienie najpierw tego ruchu biodra, bo
Często to wygląda w ten sposób, że zamiast ruch biodra, to my robimy rękę, a potem dopiero skręcamy biodra. Troszeczkę odwrotna kolejność i ta siła zupełnie inaczej się przekłada. Najpierw biodro, a potem robimy rękę. Robimy jeszcze. Ex, ni, sam. Ex, ni, sam. Pamiętając o tym szybki powrót ręki. Ex, ni, sam. Ex, ni, sam. I zmieniamy nogę. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie już to zrobili. Ec. Jeden ruch, ni, drugi ruch. Ale najpierw musi być ten ruch biodra. To ruch biodra nadaje prędkość naszej ręce. Jeśli ręce wiszą sobie luźno, zrobimy ruch biodra, to one pracują. Natomiast jeśli my zrobimy tylko powoli ruch biodra, to te ręce nam się nie rozpędzą. Kiedy zrobimy dynamicznie ruch biodra, to ręce polecą do przodu. I to jest normalna fizyka. Siła to jest prędkość razy masa. Jeśli nasza masa się nie zmienia, zmienimy szybkość wykonania naszej techniki, to nasza siła wzrośnie tyle razy, ile wzrośnie nasza prędkość. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo istotna zasada. Teraz robimy na dwa tempo. Kamae jest ecz, biodro, ni, powrót. Ecz, ni, ecz, ni. Kwestia tej ręki. Początkująca grupa może robić z powrotem ręki na biodro, natomiast grupa niebieskie pasy w górę, dla mnie potrzebna jest tylko ta ręka, która uderza. Ta druga ręka powinna już kontrolować naszą gardę, kontrolować naszą obronę. Nie ma potrzeby cofania ręki przy uderzeniu do przodu. Kamae i robimy. Ec, ni. Szybszy powrót. Ec, ni. Ec, ni. Ec. Zatrzymanie, żeby był widoczny relaks. Ni. Jak najszybciej powrót. Starać się nie napinać ręki na końcu. Przy powrocie nie ma napinania ręki. To jest tylko ruch biodra. To biodro nam wciąga rękę, ona wraca luźno. Jeśli my ją będziemy napinali, to mięśnie staną się sztywne i ta technika będzie dużo wolniejsza. Kamae? Ec, ni. Ec, ni. Nawet do przesady, żeby powrót był, ta ręka całkiem luźno. Nie zaciskamy pięści. Uderzenie jest kimę, jak najszybciej relaks. Powrót, ręka jest rozluźniona. Nie napinamy tej ręki. Początkujące osoby, owszem, napinają tą rękę, jeśli uderzamy techniki na zmianę. Natomiast my się tutaj skupiamy tylko na tym, żeby wykonać uderzenie, jak najszybciej wrócić. Ex, ni, ex, ni, ex, ni. Czekaj na tempo, nie wczuwaj się w mój rytm liczenia, bo Kuba podpatrzył moje tempo liczenia i troszeczkę stara się mnie wyprzedzić. Bardzo dobre jest to, bo widać, że obserwuję, natomiast ja chciałbym, żebyśmy my skupiali się na tym, że ma być ten relaks, tak, ma być ten relaks, bo gdybym mu powiedział, że on ma zamknąć oczy, nie patrzeć, tylko skupić się na to, kiedy ja wypowiem to słowo, żeby on zrobił atak, to łatwiej będzie się skupić, jeśli nie będziemy patrzyli. Natomiast z racji tego, że ja i tak Was nie widzę, Wy pewnie mnie widzicie gdzieś tak bardzo malutko, ale musimy się skoncentrować na tym, co słyszymy. To jest takie dosyć istotne, żeby umieć wykorzystywać wszystkie nasze bodźce. Słyszymy, wykonujemy tą technikę, która jest nam zadana. Zmieniamy teraz drugą stronę, robimy. Robimy jedno tempo uderzenie, jedno tempo powrót. Druga strona. To przed chwilą była ta. Aha, tą robisz. No to okej. Ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni. Rozluźniamy. Teraz było widać, że Kuba sobie przypomniał o tym, że najpierw musi być moje liczenie, potem jego technika. Tak to właśnie powinno wyglądać. Starajcie się dokładnie wykonywać wszystkie polecenia, wtedy będzie łatwiej zrobić to ćwiczenie w taki sposób, jak ja sobie zaplanowałem, bo to trzeba niektóre rzeczy robić małymi kroczkami do przodu, nie starać się wykonać tego za szybko. Im szybciej robimy,
nie znając wszystkich elementów składowych jakiejś tam techniki, tym więcej błędów popełniamy. A ile razy to powtórzymy, tym trudniej nam będzie się oduczyć tych wszystkich właśnie takich drobnych błędów. Kamae. Teraz będziemy robili z pozycji zenku tsudachi, trzymając gyakuzuki. Ja będę liczył tempo i to jest powrót i jak najszybciej wracamy do pozycji. I tu będzie miało już to wielkie znaczenie, żebyśmy nie napinali tej ręki tutaj. Bo jak zrobimy mocno, to musimy mieć czas na to, żeby się rozluźnić, albo ta nasza ręka będzie wychodziła spięta. Teraz musimy robić w ten sposób, że jest ić, to biodro i koncentrujemy. Kime jest tylko przy uderzeniu. Ić, robimy. Ić, ni, san, si, go. Starsza grupa gardę trzyma tu. Rok, seish, hać, kyo, cho. Zmieniamy stronę. Jeszcze taka drobna uwaga, jeśli chodzi o pracę biodra. Pamiętamy o tym, bo tak zaczynaliśmy tą technikę, że najpierw robi ruch biodro. Żebyśmy nie skupiali się na tym, że moja technika, a teraz gyakuzuki, to jest uderzenie bez tej pracy biodra. Musimy wyrzucić. To biodro robi pierwszy ruch, biodro wraca. Gdybyśmy to nakręcili kamerą, która rejestruje bardzo dużo klatek w ciągu sekundy, to najpierw byłby ruch biodra, potem technika, znowu jest ruch biodra, potem jest technika. Telefon ma taką funkcję, że można sobie nagrywać w zwolnionym tempie, można sobie to zobaczyć, jaka jest różnica w samym wykonaniu, jeśli potem się to przełoży do walki, stań tutaj, to w zwolnionym tempie to potem będzie wyglądało na tempo ich, będziesz powoli wyciągał rękę do przodu, tak? Zademonstrujemy to w tej fazie, że potrzebny jest zrobić blok. Jest ich, jego ręka leci, a ja dopiero potem będę próbował blokować. To już jest troszeczkę za późno. Jeśli to miałoby być z mojej strony, to jest tempo ich i to jest długo, długo nic i dopiero potem gdzieś ta ręka będzie wychodziła. Taka jest różnica w czasie wykonaniu. Nasze oko bardzo łatwo jest oszukać, natomiast kamera zarejestruje wszystko. Jeśli ktoś ma taką opcję, żeby sobie to nakręcić w zwolnionym tempie, to proszę siebie nakręcić, jak wykonujecie technikę i zobaczyć, ile czasu trwa ten ruch, zanim wyjdzie ręka, albo w którym momencie wychodzi ręka, w którym momencie wychodzi biodro. Najczęściej to będzie tak, że jest ręka, a potem dopiero będzie biodro. A tu jest zupełnie odwrotnie. Najpierw jest biodro, potem jest dopiero ręka. To biodro nam nadaje tej prędkości. Teraz zrobimy kolejną technikę. Pozycja wysoka. Jedno tempo to jest wyrzut biodra do przodu, ale robimy kizamizuki i wracamy na drugie tempo. Jest ech, ni, ech, ni. W ten sposób będziemy robili. Ta sama zasada, wyrzucenie ręki do przodu, powrót ręki jak najszybciej. Kamae, ech, ni, ech, ni. Zwracać uwagę, żeby nam po uderzeniu, żeby nam barki nie wracały w ten sposób. Uderzamy, wracamy rękę, ale tułów jest, biodra są po ukosie. Ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech, ni. I zmieniamy drugą stronę, robimy. Ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech, ni. Prawą rękę dynamicznie jeszcze, dynamicznie szybciej wraca, żeby ona była bardzo luźna. Ech, ni, o, ech, ni, ech, ni, barki, ech, ni, ech, ni, ok. Do tego dołożymy sobie drugą technikę teraz, tą co robiliśmy, tempo ech, z tym, że nie wracamy z powrotem do tyłu, tylko robimy dostawienie kroku do przodu, przesuwamy się do przodu, to już ćwiczyliśmy,
Powtórzymy sobie ten element, jest ec, ni, san, si, ec, ni, san, si, żeby jak największa dynamika była przy wypychaniu ręki, ale również i przy powrocie. Nie można robić szybko, a tu powoli, szybko, a tu powoli, bo będziemy przesuwali się bardzo powoli. Robimy sobie na cztery tempa. Kamae, to już ten czas? To dobra, szybki łyczek wody. Szybki łyczek wody i przechodzimy do ćwiczenia techniki Kizamizuki Gyakuzuki. Przypomnę, Kizamizuki to jest uderzenie stopujące, technika stopująca, uderzenie proste stopujące. Natomiast Gyakuzuki, Gyaku znaczy przeciwny, Zuki czy Cuki, w zależności od kwestii wymowy, to jest to uderzenie proste, ale przeciwne do nogi, która znajduje się z przodu. Wracamy na miejsca. Kamae i robimy na cztery tempa. Ech, ni, ściągnięcie nogi z tyłu. Ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech, ni. I cofamy się troszeczkę. Jeszcze raz ta sama strona robi. Ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech, ni, ech. Ni, ec, ni. I zmieniamy drugą stronę, robimy. Kamae. Pamiętać o tym. Barki po ukosie, biodra po ukosie. Stopy, ruch robimy do przodu. Nawet jeżeli stoimy lekko po ukosie, to nie idziemy po ukosie, tylko do przodu. Do pełnej pozycji zenku cudaci, tak jak to wygląda. I na cztery tempa. Ec, ni, ec. Ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni. I cofamy się. Jeszcze raz sobie przejdziemy. Ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni. Więcej luzu. Ec, ni, ec, ni. I do tyłu. Zmieniamy nogi. Teraz zrobimy sobie tylko na dwa tempa. Tak jak staliśmy, jest ec, ni. Bardzo ważne w tym stanie, tu po ukosie, daj tak ręce, tak będzie Cię chyba lepiej widać. Bardzo ważne jest, żeby to nie wyglądało na takiej zasadzie i ta technika nawet nie dochodzi. Moja technika musi dojść, moja technika musi dojść. Jedna i druga musi się skończyć. To, że my teraz będziemy robili szybko, to nie znaczy, że to ma tak wyglądać. Bo ja będę stał w ten sposób i będę robił raz, dwa i to nic mi nie dało. Ja muszę stać, jest technika uderzenie. Zbliżyłem się, wykonuję drugą technikę. Pamiętajcie o tym, oszukujecie zawsze samych siebie. Życie jest niestety brutalne i w takich sytuacjach ekstremalnych bardzo szybko to zostanie zweryfikowane. Jeśli nasza technika będzie zbyt słaba, jeśli nasza technika będzie zbyt krótka, będziemy zbyt wolno reagowali na pewne informacje, to niestety życie potrafi nas sponiewierać. W tym momencie nie będziemy w stanie się obronić, albo bronić kogoś innego, albo nawet w walce sportowej po prostu stracimy punkty, bo to tak właśnie będzie wyglądało. Musimy analizować wiele rzeczy i dopasowywać siebie do danej sytuacji. W myśl takiego powiedzenia nie mam zasad. Sytuacja, w której się znajduję, jest moją zasadą. Ja sobie to zawsze powtarzam na treningu, szczególnie jeśli są elementy, które dotyczą kontaktu z partnerem, bo na zadane pytanie, co mam zrobić, jaki mam zrobić blok, moja odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem. Zrobię taki blok, jaki partner pozwoli mi wykonać. Jest tu taka różnica między tym, że ja będę wiedział, co mam zrobić w zależności od tego, co partner wykona. Różni się to od tego, kiedy ktoś w ogóle nie wie, co ma zrobić. On po prostu zostanie sparaliżowany strachem, nie wiem, lękiem, czymkolwiek i ma wiedzę, jak jest spokojny, jak się nic nie dzieje, natomiast w sytuacji ekstremalnej jest kompletny, totalny paraliż, mięśnie są sztywne, w głowie pustka, granat, wybuch i nie wiadomo, co wtedy wykonać.
Tego wszystkiego można się nauczyć, ale poprzez ciężką pracę, poprzez wielokrotne powtarzanie wszystkich technik i wyszukiwanie tej najwłaściwszej drogi. Wtedy przydaje się dobry trener, który będzie Wam potrafił powiedzieć, to nie w tą stronę, zrób to tak i trenuj dalej. Jeżeli my to dostrzeżemy, to bardzo łatwo będzie nam robić postępy. To jest tak, jak wejdziemy do jakiegoś labiryntu. Jeśli tam będą na zakrętach strzałeczki, tu skręć w lewo, tam skręć w prawo, tu idź prosto, to bardzo szybko pokonamy tą trasę. Natomiast jeżeli wpadamy do labiryntu i stajemy, jest droga tak, prosto, w prawo, w lewo i my nie wiemy, w którą stronę iść. Jeśli wybierzemy w lewo, mamy oczywiście 33% szans na to, że trafimy tą właściwą, a jeśli wybierzemy złą drogę, to przez jakiś czas będziemy się tą złą drogą poruszali, aż dojdziemy do muru, stop, nie ma, musimy się wrócić i dopiero zaczynać od tego miejsca, w którym źle skręciliśmy. Dlatego ważne jest, żeby udzielać sobie wskazówek. Ja często powtarzam, że na treningu każdy jest uczniem i każdy jest nauczycielem. Jeśli ćwiczymy w parach, jeśli widzimy, że ktoś robi coś nie tak, to powinniśmy mu zwrócić uwagę, bo my jesteśmy takim żywym lustrem i chciałbym, żebyście pamiętali, co nie znaczy, że to ma wyglądać, że my się skupimy na tym, że będziemy obserwowali partnera, a sami nie będziemy ćwiczyli. Nie, to nie w tą stronę, nie w tą stronę zmierza. Kamaje i robimy na jedno tempo jedną technikę, na drugie tempo drugą technikę. Kamaje, jedziemy. Jest ecz, ni, ecz, ni. I cofamy się, zmieniamy nogę. Kamaje, ecz, ni, ecz, ni. I cofamy się. I kolejne takie wskazówki. Zwrócić proszę uwagę na to, nie trzymamy rąk za nisko, bo niektórzy uderzają, opuszczają rękę i potem dopiero podnoszą. Niepotrzebny taki schemat. Trzymam ręce tu. Po uderzeniu ta ręka z powrotem tu wraca. Chronimy głowę. Chyba, że jest potrzeba, że ona musi iść w inną stronę. To jest ok, ale my teraz ćwiczymy tylko kichon. Podstawę ćwiczymy sami, bez udziału partnera, bez konfrontacji z partnerem, więc musimy uczyć się odpowiednich nawyków. Kamaje, druga strona robi ecz, ni, ecz, ni, ecz, ni. I do tyłu, bo już chyba uciekły z wizji. Jeszcze taka ważna, istotna sprawa. Bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na to, żeby moje techniki nie były takie krótkie. Co z tego, że ja tu będę robił, jak to jest tylko machanie rękami, bo ja bym to tak określił. To jest tutaj, tak, macham sobie ręką i niby te techniki wyglądają. One są bez siły, bez żadnej wartości. My musimy pracować biodrem. To biodro ma mnie wypchnąć, to biodro ma mnie wypchnąć i biodro ma też wrócić. Teraz spróbujemy to zrobić na jedno tempo. Jeśli komuś nie wychodzi, proszę się nie przejmować. Proszę próbować, za którymś razem to wyjdzie. Bardzo istotne jest, jak już opanowaliśmy takie składowe elementy pewnej techniki, potem wymazujemy wszystkie przerwy i musimy zrobić jak najbardziej płynnie, bo to też jest istotny element prawidłowo wykonanej techniki. Kamaje. I robimy jedno tempo i to jest własne tempo. Jest komenda ecz i my wykonujemy na tyle płynnie, na ile jesteśmy w stanie to wykonać. Jedziemy ecz. Raz, dwa, kamaje ecz. I cofamy się, zmieniamy nogę. Kamaje ecz. Ni. Ok. I do tyłu. To tyle, jeśli chodzi o tą taką podstawową technikę walki. Ja sobie rzucę okiem na zegarek, jak my tam z czasem stoimy, a to jeszcze zdążymy to zrobić. Do tego dołożymy sobie teraz element kopnięcia. Kamaje trzymamy, to już też ćwiczyliśmy. Zatrzymanie przednią nogą, czyli fachowo to się nazywa Kizami Mae Geri. Kizami, czyli technika stopująca, maje, przód, geri, czy keri, kopnięcie, to jest technika stopująca. Stań po ukosie. Jeśli stoimy w pozycji walki i partner rusza powoli do nas do przodu, rusza do przodu, my go musimy zatrzymać, a wtedy możemy wykonać kolejną technikę. Bardzo ważne jest, żeby się nie starać odchylać, bo w momencie, nawet jeśli trafię partnera, przysuń się troszeczkę,
to ja się po prostu od niego odbiję i się przewrócę. Nasz środek ciężkości nie może przejść za punkt podparcia. Czyli prosto mówiąc, środek ciężkości nie może przejść za tą nogę, na której się podpieramy, bo wtedy stracimy równowagę i się przewrócimy. My musimy to robić tak, jak ćwiczyliśmy. Staramy się nie podnosić nogi do góry, tylko staramy się wykonać technikę. I ta technika ma być dynamicznie wykonana. Jest ecz, robimy kopnięcie, a potem robimy ruch do przodu. I teraz będziemy robili to na jedno tempo, ale bardzo powoli i bardzo płynnie. Kamae jest powoli, nie powoli technikę, tylko powoli, żeby były troszeczkę dłuższe przerwy między poszczególnymi elementami. Tempo idź, to jest kizamima i keri, stawiamy nogę, kolejna technika. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, żeby to nam jak najpłynniej zaczęło wychodzić, a wtedy będziemy robili pełną dynamikę danej techniki. Kamae, jest ecz, raz, dwa, trzy i wracamy sobie. Ecz. Fajnie by było, gdyby po kopnięciu robimy ruch do przodu. Nie spadamy tu na dół i potem ruszamy do przodu, tylko po kopnięciu idziemy od razu ruch do przodu, bo to nam pozwala zyskać na czasie. Nie musimy, po zatrzymaniu stajemy i znowu musimy ruszyć do przodu, żeby tego partnera gonić. My od razu po kopnięciu od razu ruszamy dynamicznie daleko do przodu. Kamae, ejdź. I cofamy. Zmieniamy sobie nogi, raz jedna, raz druga strona. Ejdź. Cofamy. Jeszcze taka wskazówka, bo pewnie niektóre osoby jeszcze robią, że tej nogi starają się nie wrócić. My musimy jak najszybciej tą nogę wrócić. Ta nasza noga się nie zatrzymuje tam i nie spadamy do przodu, tylko nasza noga po kopnięciu musi wrócić. Musi wrócić tutaj. Jeśli nie wracamy tą nogą, to znaczy, że nasze mięśnie się nie rozluźniły. Nasze mięśnie się nie rozluźniły, bo muszą utrzymać to moje ciężar mojej nogi i wtedy stajemy się tacy sztywni. Poza tym łatwo jest nam nas podciąć w momencie, kiedy ta noga jest już daleko, bo mamy daleki punkt od podparcia do przejścia i do zmiany tej pozycji. Natomiast z tej pozycji my teraz przesuwamy zupełnie inaczej, bo środek ciężkości się przesuwa automatycznie za tą naszą nogą, która za chwilę stanie na podłożu. Kamae i robimy dalej. Ejdź. Jak najdynamiczniej robimy nogę. Ejdź. I, ale sorry, tak, jeszcze nie wróciłeś. Ejdź. Musimy tutaj wracać, ja będę zwracał na to uwagę. Ejdź. Cofamy. Kamae. Ejdź. I cofamy. Ejdź. I jeszcze robimy po razie na stronę. Ejdź. Cofamy. Pamiętać o tym, że wszędzie jest relaks. Ejdź. Ok, wystarczy. To tyle, jeśli chodzi o ten podstawowy taki kichon, który będziemy powtarzali, który będziemy rozwijali i w przyszłości on nam ułatwi nasz udział w kontakcie z partnerem, walkę z partnerem, walkę sportową, bo taką, o takiej walce mówię. Proszę pamiętać o tym, że my nie ćwiczymy po to, żeby kogoś zlać na ulicy, czy pochwalić się przed kimś, jacy to my jesteśmy doskonali, tylko przede wszystkim my ćwiczymy dla samego siebie. Ćwiczymy po to, żeby poznać swoje ciało, swój umysł i swoje możliwości, poznać swoje słabości i pracować nad tymi słabościami. To jest ciężki trening, to jest bardzo ciężki trening. I jeśli pracujemy tylko nad samym fizycznym elementem, to nie jest to w pełni doskonałe. Nie da się ruszyć ręką bez myślenia głową, nie ma takiej możliwości. Ktoś może być twardy jak skała, ktoś podejdzie do niego i będzie w niego tam pakował w brzuch jak worek do
do uderzania, obojętnie czy to będzie ręka, czy to będzie noga. Co z tego, jak on nie będzie potrafił wykorzystać swojego potencjału, swojej energii i swojej wiedzy. Bez wiedzy nie da się wykonać prawidłowo żadnej techniki. Jeśli się uda, to tak jak już to powiedziałem, to się tylko uda. To jest czysty przypadek, a w sztukach walki nie ma żadnych przypadków. Jest celowe działanie, jest strategia, jest taktyka i jest ciężka, ciężka praca. I nawiązując do ciężkiej pracy, idziemy po swoje ciężarki i popracujemy troszeczkę z ciężarkami. No akurat popracujemy sobie. Kamae, to co robiliśmy do tej pory, to teraz będziemy robili z ciężarkami. Nie będziemy dzisiaj robili tego w miejscu, będziemy starali się poruszać, ale teraz przypomnę, że my nie uderzamy, tylko powoli wypychamy ze zwróceniem uwagi na to, że pracują nasze biodra i robimy wydech. Im wolniej teraz, tym lepiej wykonane jest ćwiczenie. Kamae i robimy ch, ni, san, si, go, ro. I cofamy się, zmieniamy sobie stronę. Ech, ni, san, si, go, ro. I cofamy się. I znowu zmieniamy stronę. Ech, ni, san, si, go, ro. I cofamy. Kamae. Ech, ni, san, si, go, rok. I cofamy. Teraz już bez przemieszczania się będziemy powtarzali więcej razy w miejscu. Dozwolony jest minimalny ruch barków, ale nie robimy w ten sposób, że nasze barki się przekręcają. My mamy pracować jedynie ruch biodra, jedynie krótki ruch biodra. Kamae. I powtarzam. Ech, powoli, ni, san, si, go. Pamiętać o skręcie biodra, ruch. Biodro pierwsze robi ruch. Sić, hać, kio, dzio. Pamiętam o tym, że ręce, gardę trzymamy, nie opuszczamy rąk na dół. Ech, ni, san, si, go. Rok, syć, hać, kio, dziu. Jeszcze dyszka. Ech, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu. Rozluźniamy ręce, zmieniamy stronę. Kamae. I robimy dalej. Ech, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu. Ech, ni, san, si, go, rok. Robimy z wydechem. Sić, hać, kio, dziu. Już było 30? Nie, jeszcze 10. Ech, ni, san, si, go, rok. Sić, hać, kio, dziu. I rozluźniamy ręce. Teraz odłożyć sobie ciężarki. Rozluźniamy sobie nadgarstki. Bierzemy ciężarki i będziemy teraz robili takie proste ćwiczenie. Cała nasza ręka będzie wyprostowana. Teraz będziemy pracowali tylko nadgarstkiem. Sam nadgarstek będzie pracował. Zauważycie, że po pewnym czasie mięśnie się zaczną napinać, mięśnie przedramienia będą się napinać i ciężko będzie tym nadgarstkiem ruszać. Nie ruszamy nadgarstkiem na boki, tylko góra, dół. Jak najbardziej robimy góra, dół. I ręka musi być wyprostowana, tak? Ręka wyprostowana. To stajemy. Kamae trzymamy. Jedna ręka do przodu, drugą rękę dajemy na biodro. I robimy. C, ni, san, si, go, rok, sić,
pięć, kół, dwa, jedz, ni, san, si, go, rok, sić, hać. Mocno skręcamy, kół, dwa, jeszcze, jedz, ni, san, powoli, si, go, rok, sić, hać, kół, dwa. I zmieniamy stronę. Ręka na biodro, druga ręka do przodu i robimy. Ić, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Ić, ni, san, si, wolniej, go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Ić, ni, san, si. Go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy teraz nadgarstki, rozluźniamy ręce. Jak tam jeszcze zdążymy trochę zrobić? Tak, jeszcze, spokojnie. To znowu ciężarki. Kamaje. Ale teraz nie pracujemy barkami, tylko pracujemy samymi przedramionami. Sama ręka pracuje, bez skrętu mocnego barków. Kamae i robimy. Ć, ni, san, si, go. Gardę trzymamy. Rok, sić, hać, kiu, dziu. Jeśli ktoś chce sobie utrudnić teraz te ćwiczenie, polecam to szczególnie starszym stopniom, to na tempo liczenia eć my robimy dwa razy, ale nie uderzamy, przypominam, robimy dwa płynne ruchy, ja będę liczył troszeczkę wolniej, tak żeby ci młodsi mogli z tym nadążyć, natomiast osoby ze starszej grupy powinny wykonywać dwie techniki, dwa ruchy właściwie. Kamae. Ja będę robił raz tak, liczę. Ić, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Ić, ni, san, si, go, rok. Sić, hać, kiu, dziu. Rozluźniamy ręce, zmieniamy stronę, bo troszkę ręce inaczej będą ułożone. Pamiętajcie, nie zapominamy o oddychaniu. U mnie no, nie ma możliwości, żebym ja jednocześnie mówił i oddychał. Mój wydech w większości jest przeznaczony na opowiadanie tego, co powinniśmy robić, jak powinniśmy robić. Starać się zwracać uwagę na to, że u was zamiast mojego gadania jest wydech, minimalne spięcie mięśni brzucha. Robimy drugą stronę. Kamae. I robimy. Ć, ni, san. Nie skręcamy barków. Si, go, rok, sić, hać. Kiu, dziu, ić, ni, san, prostujemy łokcie, si, kiu, rok, sić, hać, kiu, dziu, jeszcze dyszka, ić, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce, żebym ja potem nie zapomniał, to wszystkie te osoby, które dostały te piłeczki na gumce do ćwiczenia, to macie... No nie nazwałbym tego zadaniem domowym, bo to nie o to chodzi. Robicie to dla siebie, pamiętajcie.
wszystko co robimy, staramy się robić dla siebie, wtedy to nasze wykonanie będzie najlepsze. Starajcie się, żeby codziennie, w ten dzień przynajmniej, który nie ma normalnego treningu, przeznaczyć sobie 10-15 minut na pracę z tą piłeczką, tak? A no Kuba, jak już wyciągnął, to niech sobie popykaj sobie tutaj, tak żeby było widać, Kuba. Przypominam, praca z piłeczką, zaczynamy od tego, żeby uderzać. Jeśli nam to już wychodzi w miarę, to staramy się poruszać, zmieniamy sobie pozycję, bo to jest takie dosyć istotne, żeby być niezależne uderzenia od poruszania się na nogach. Tak, ale to piłeczka. Poza tym my jeszcze sobie powtórzymy ćwiczenie z ciężarkiem. Odłóż piłeczkę. Stajemy sobie w lekkim rozkroku. Ciężarki trzymamy w ten sposób. Ja będę liczył. Raz jedna ręka. Raz druga ręka i zatrzymujemy tą rękę. Ciężkie ćwiczenie. Starać się, żeby łokcie nie były w ten sposób, ani w drugą stronę. Łokcie powinny być równo z naszym ciałem. Tak? I robimy. I zamieniamy ręce. San. Si. Do. Rok. Sić. Hać. Kio. Jo. Eć. Ni. San. Si. Kio. Rok. Sić. Hać. Kio. Jo. Ej. Ni. San. Si. Kio. Rok. Sić. Hać. Kio. Jo. Rozluźniamy ręce, odkładamy ciężarki. Ile? 59. No to jeszcze zrobimy jedno ćwiczenie. Kamae. Teraz staniemy sobie w szerszym rozkroku, stopy po ukosie. Ja będę liczył tempo i robimy wyjście do shikodachi, czyli uginamy kolana tak jak są palce. Ręce wyciągamy w ten sposób, nie tak, tylko tak. I wracamy, tak? Na jedno tempo robimy. Uwaga. Ejdź. Ni. Plecy prosto. San. Nie pochylamy się. Si. Prosto plecy. Go. Rok. Sić. Hać. Go. Jo. Ejdź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kio. Jo. Jeszcze 10. Ni. Prosto plecy. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kio. Jo. Odkładamy ciężarki. Rozluźniamy ręce. Jeśli ćwiczyliście w parach, to na miejscu ukłon do siebie. Os. Jeśli nie, to i tak kłaniamy się. Dziękujemy sobie za wspólny trening. Stajemy na zbiórce. Musum widać. Rej. Os. Sejzan. Wyprostować się. Przypominam, żeby sobie uregulować oddech. Wdech robimy przez nos. Wydychamy powietrze ustami. Starać się tak minimalnie przytrzymać powietrze po wdechu. To łatwiej i szybciej wracamy
do normalnego rytmu oddychania. Mokusoło, zamykam oczy i bardzo luźno oddycham. Kemok, otwieramy oczy. Szamani rej. Os. Szamani rej. Os. Kani rej. Os. Kirus. Rej. Os. Co do jutra, to ja jeszcze napiszę, jak będzie to wyglądało, jeśli będą odpowiednie warunki. To myślę, że w małych grupkach zrobimy sobie trening na świeżym powietrzu. Zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami. Arigato.